Choć zapowiadane są wysokie jak na luty temperatury, to nie ustępują opady deszczu. Szczęść Boże, Krzysztof Gus, witam i zapraszam na poranne wydanie prognozy pogody. Dziś z zachodu na wschód przemieszczać się będą opady deszczu. Po południu, zwłaszcza na Pomorzu oraz północy Wielkopolski, pojawi się sporo rozpogodzeń, a deszcz popada głównie na wschodzie kraju. Na zachodzie i częściowo Dolnym Śląsku temperatura będzie najwyższa 10-11 stopni, a na północnym wschodzie i wschodnim wybrzeżu najniższa 3-4 stopnie. Jeżeli spojrzymy na centrum Polski, to tam w granicach 6 stopni. Zachodni wiatr będzie umiarkowany, chwilami dość silny, a ciśnienie atmosferyczne w miarę stabilne na poziomie 1003 hektopaskali. Jutro dominować będą chmury, miejscami pojawią się opady deszczu. Na przeważającym obszarze temperatura wzrośnie do 8-10 stopni. Jedynie na północnym wschodzie będzie trochę chłodniej, tam w granicach 6 stopni. Z kolei w centrum około 8 stopni. Przed nami jeszcze przegląd pogody w Europie. Życzę Państwu spokojnego dnia i do zobaczenia.